Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że Tygodnik Płocki po raz kolejny podjął się realizacji plebiscytu Stumskiego Wzgórza. Jest to bardzo fajny konkurs w różnych kategoriach, kategorii gospodarka, kategorii kultura oraz kategorii sport. Najważniejszej kategorii dla mnie, kategoria w regionie. Jest nominowanych po 10 wydarzeń w każdej kategorii do wybrania. Kategoria w regionie jest mi najbliższa, ponieważ powiat płocki obsługuje właśnie gminy należące do powiatu płockiego, ale w tej kategorii również jest powiat gostyniński i powiat sierpecki, gdzie właśnie Tygodnik Płocki obejmuje swoim zasięgiem. Są różne wydarzenia, ale na uwagę zasługują na przykład w regionie takie jak utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie Łąck nad jeziorem, mural w Dobrzykowie stworzony przez stowarzyszenie. Także bardzo ważne, ale już w kategorii gospodarce, odbudowa, a nawet renowacja oddziału ginekologicznego w szpitalu na Winiarach. Jest to bardzo ważne dla kobiet, które właśnie zamierzają tam urodzić swoje dziecko. Ten oddział stał się oddziałem bardzo ładnym, gdzie ma nowoczesny sprzęt i warunki lokalowe są bardzo dobre. Resztę kategorii możecie Państwo dowiedzieć się, które zostały nominowane w Tygodniku Płockim, na łamach Tygodnika Płockiego oraz w internecie, a także na stronie powiatu płockiego. Serdecznie zapraszam do zapoznania się i oddawania głosów SMS-owo lub przez kupony, które znajdują się w gazecie Tygodnik Płocki. Myślę, że kiedy spotkamy się na gali 5 kwietnia w Domu Technika na gali Stumskiego Wzgórza, będziemy się bardzo cieszyć z wybranych przez Państwa wydarzeń roku 2018.